Zatrzymujemy się przy malowniczej formacji skalnej, do której przytulił się figowiec. Wjeżdżamy w pasmo gór Ałas, których szczyty sięgają ponad 2000 metrów. Góry będą nam towarzyszyły przez 50 kilometrów. Od czasu do czasu zatrzymujemy się w ciekawych widokowo miejscach. Teren jest suchy, nie ma asfaltu, poruszamy się po szutrowych drogach. Namibia ma 825 tysięcy km kwadratowych powierzchni i liczy około 2 200 000 mieszkańców. Do 1915 roku była kolonią niemiecką, a później w różnych formach podlegała Republice Południowej Afryki i była objęta ustawodawstwem apartheidu. W 1990 roku uzyskała niepodległość. Na kolejny postój zatrzymujemy się w maleńkiej osadzie Solitaire, na którą składa się piekarnia, sklep pełniący jednocześnie rolę poczty, restauracja, stacja benzynowa oraz piekarnia, gdzie koniecznie trzeba zjeść placek z jabłkami. Można tu też przenocować, a nawet zatrzymać się na dłuższy pobyt. W kolejnym przystanku oglądamy wielkie gniazda wikłaczy socjalnych. Takie gniazdo buduje wspólnie całe stado. Największe gniazda mogą osiągać nawet 4 metry średnicy i mieścić do 200 ptaków.